Hej, hej, siemanko, z tej strony Sebor. Dzisiaj będzie taka historyjka pewna z życia. A ponieważ coś chciałem powiedzieć, bo na kanale tylko ostatnio takie dziwne filmy są o jakichś naklejkach, o tych, to więc teraz jakąś historyjkę narzucę wam. Historyka będzie, zostałem oszukany na... Oszukany zostałem na... Jeszcze raz. Zostałem oszukany na dawniejsza tablica.pl, teraz OLX. Jeszcze jak była tablica.pl, zostałem oszukany, ale co konkretnie, był rok 2013. Nie mam tego telefonu przy sobie, ale wiecie, mam Sony Xperia S. Telefon. Nie. Wróć, jeszcze raz. Mam ten Sony Xperia S, bo ja mam, wzięliście go, ale to nie o to chodziło, źle mi się powiedziało. Potem dopiero go kupiłem. Pierw miałem telefon. Jakiego tam miałem, czekaj, HTC chyba Evo 3D kupiłem, potem go oddałem i chciałem sobie kupić za te pieniądze ten HTC, co sprzedałem komuś tam, znajomemu. Swoją drogą, fajny telefon. Czekajcie, tylko zgaszę jednak, to bez sensu. To światło niepotrzebne, jest tu uwagi. Na OLX, na tablica.pl sprzedałem HTC, bo znajomemu, w miarę dobry telefon, fajny. I o co mi chodzi? Że tak, sprzedałem telefon i 450 i szukam jakiegoś telefonu. Podobał mi się Sony Xperia T. Z takim podświetlaniem tutaj na dole. To Xperia ten taki z takim paskiem na dole podświetlanym. Podobał mi się Sony Xperia T. Więc go zamówiłem. Zamówiłem go. Znaczy, napisałem do tej babki, wiecie. Napisałem tej babki, a czy pani ma jeszcze aktualny jest ten telefon. On kosztował bagatele pieniądze, bo 450 czy 400, coś takiego. Ale co wam powiem, bo tu mam wszystko napisane, więc nie będę tutaj otwierał rzeczy różnych, ale zaraz. Nie wiem, że tak to pokrótce. Ja do niej napisałem, czy aktualne, powiedziała, że aktualne. W tym mieszkaniu, tam gdzie mam komputer, pisałem do niej tam, wiecie, maile, o to, co tam trzeba, tam czy... Że ona powiedziała, że wpłacić pieniądze. Wiecie, taka konwersacja. Wpłacam pieniądze, że idę na pocztę. To było tak. Ja poszłam na pocztę. Wpłaciłem całą kwotę. Nieraz nie lubię przyjść za pobraniem. Znaczy na konto. Na Allegro nie boję się, bo tam z policją współpracuję. Mają konto. A tu na OLX jest taka tablica. Właśnie mogą szukać. Wiecie, o co chodzi. I na OLX, na tym... Tablica PL znaczy. Teraz OLX. Na Allegro mówię teraz nie się, bo teraz OLX się nazywa. Na tej tablicy PL dawnej. I mówię do niej tak, że wpłacę pieniądze. Gdybym może bym mądrej wpłacił połowę pieniędzy, albo jedną część, powiedział, że jak będzie telefon, wpłacę drugą, coś też by się nie chciało. I wpłaciłem pewną część sumy. Zresztą całą sumę, ale mogą wpłacić pewną część sumy, o to mi chodzi. Prąd się, przepraszam, za szybko mówię, muszę powoli. I żeby wam było, to wam powiem, że zostałem oszukany, żeby mnie Boże oszukuje, bo ktoś powie, że ja się plączę, ale mam tu całe papiery, więc mam dowód na to. Żeby nie było, bo wiecie, zaraz powiecie, że ja coś plączę, oszukuję. No, to wziąłem te papiery, żeby nie było, że historia jest zmieszana z dupy wzięta, czy skądś tam. I wpłaciłem jej całą część sumy, ona potem powiedziałam, wydałem jej dowód wpłaty, zdjęcie wysłałem i pisaliśmy takie różne rzeczy, na przykład, że pisze, że czekam na kiedy pani wyśle mi potwierdzenie, że pani wysłała telefon, to bla bla. Ona zwlekała, potem za jakimś piątym, szóstym czy siódmym mailem napisała, że jutro panu wyślę, bo dzisiaj byłam w pracy i nie zdążyłam. No to mówię, dobra, jutro wyślę. Jutro jest to samo, pisze. I od tamtej pory, jak ona wiedziała, że jest w pracy, nie pisała żadnego maila, nie napisała nic. Pisałem do niej długo, że ja mam tego dość, że czekam. Ile można, takie pierdoły. Potem niestety zostałem oszukany, olałem całą sprawę, no bo mówiłem, tam 450, gdzie ja pójdę na policję. Niby dużo, ale to grosze, niby sam mówię, pies z tym. No i w końcu po jakimś roku, bo to było w 2013 roku było to. Na początku gdzieś luty, marzec, coś takiego, zima. Zima na pewno. A na pewno nie styczeń, luty, marzec, kwiecień, coś takiego. Nie, kwiecień to nie zima, ale nieraz jest śnieg jeszcze. Luty, marzec, pewnie jak napiszę chyba.
Kiepsko, bo tu świeci mi światło, ja teraz potem przez to nic nie widzę. Przez to mi świeci w oczy, ja nic nie widzę. Dobra. Muszę tak niestety przyzwyczaić się do tego światła może. Wiecie, bo tu ciemno jest, nie ma tu światła. I o co chodzi? Ładno, już zapaliłem, dobra. I w 14 roku przyszła do mnie... Policja zapukała do mnie, rzeczy pan Sebastian jest. Ojciec wychodzi na dół, mówi, rzeczy pan Sebastian Dmochowski. Ojciec taki zdziwiony, ja też, policja do mnie, co ja narobiłem, przecież nie karany, nic tego. No, raz się zdarzyło coś tam, ale raz się zdarzyło coś tam, ale to przez głupotę, ze słuchawkami, ale to kiedy wam może opowiem. I o co chodzi? I ja mówię, policja, mnie coś się stało, coś narobiłem, coś podobne z tym do kogoś, coś zrobiłem, ale nic nie przypominam sobie, żebym zrobił. Jakbym wiedział, to bym wiedział, to bym się bał. Wychodzi policja i mówi na mnie, czy pan korzystał z tego serwisu i tego, czy pan kupił ten telefon, opowiadali to, że czy pan został oszukany, tak, tak. Nie zgłaszamy, bo takie grosze, zapomnieliśmy o tym. I tam podałem swój ten dane, dowód, wszystko spisane, zostałem. I poszedłem na komendę, wiecie, na komendzie było składanie tam jakichś papierów tam, czy, że oni tam podpowiadał ten dzielnicowy, ten tam, że pan został oszukany, że to... Jeszcze była śmieszna sytuacja, ja wam powiem. Bo ja mam w domu, kiedyś kupiłem sobie Allegro. Gościu zrobił już takim laserową, taką tą, wyciął takim tym urządzeniem laserowym, taką podświetlaną, taką metalikę napisał. Mój zespół ulubiony, jak nie wiecie, ale to się dowiecie teraz właśnie, że ulubiony, jeden z ulubionych moich zespołów. I ten policjant do mnie mówi, że słuchasz metaliki? A ja mówię, o Jezu, skąd on wie? Mówię, czy dowiedział się, że ja ściągam pliki? Mówię, może będę coś miał problemy za to, bo tam muzykę to ściągam. Dużo filmów to ja nie ściągam wcale, ale muzykę przeważnie. Co to będzie? Mówię, tak się przestraszyłem. Co się okazało? Że on to powiedział dlatego, że zobaczył w oknie tę świecącą metalikę u mnie napis. I mówi, słuchasz, i mówi, metaliki, wie czego tam cię słuchasz? Opowiadałem, że Jemu tam różnych tam opowiadałem, jakie zespoły tam, ale nieważne, ale przestraszyłem się, skąd tam wie, on zobaczył na oknie. Tutaj stałem, bo to w brzegu była ta babka. Kiedy była, to jest ta druga list, drugi list, przed 11.02.2000, to w lutym tego roku. Dobra, i teraz tak. Czytam, to jest z tego, bo ja dostałem dwie takie kartki. To jest duży strasznie list, zobaczcie. Nie będę wam pokazywał, co tu pisze, bo może nie można, ale tak. Wyrok Gminy Rzeczypospolitej 11 września 2015 roku był wyrok. Oskarża to, że w dniu 18 lipca 2013 roku w brzegu województwa Polski działający wspólnie w porozumieniu z celem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia imieniem Patryka Go... Nie będę mówił już kto, żeby nie było tam nazwiska, przepraszam, już chciałem powiedzieć, a to nie wolno. Wprowadzając go w błąd co do tożsamości osoby sprzedającej oraz co do podania i zamiaru sprzedaży telefonu komórkowego w ten sposób, że podając się za Danutę jakąś tam oraz korzystając z poczty elektronicznej na adresie to jest adres, nie będę mówił za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego tablica.pl, tutaj macie wystawili do sprzedaży w ramach ogłoszeniowej telefon Samsung, a nie, to jego oszukali, bo są wszyscy co oskarżeni zostali, wszyscy a sprawa dotyczy Anny Pronobis. Pana Bista co innego. Anny po prostu. I Włodzimierza i Danuty jakiejś tam. Urodzonych, to tam nieważne, w Częstochowie. I Marka jakiegoś tam, paru było tych osób. I oni tam było oskarżeni, że oni mieli tam, teraz zobaczymy mojego znajdę, zaraz wam znajdę swoje. Sąd w brzegu widział kolejne głosy. To nie, bo to jest jakieś pismo odnośne, to tam. Znaczy nie, coś tu tam pisze, ale ja nie wiem. Tutaj było coś. Na podstawie artykułu sprawiedliwości w sprawie opłat. O! Na podstawie artykułu o opłatach w sprawach karnych zawalnia oskarżonego w całości od zapłaty kosztów sądowych, w tym od opłaty poniesionych w sprawie wydatkami obciążając skarb państwa. I teraz są kwoty wszystkie podane, zobaczcie. Wam pokażę tak z daleka. Są wszystkie kwoty, nie będę wam podawał imion, nazwisk może. Ja tu będę, zaraz zobaczycie. Macie wszystkie kwoty. I żeby nie było, że mnie tu nie ma, to zaraz wam pokażę. Ile zapłaciłem? Może nie 400, może mi się pomyliło, bo już nie pamiętam. Sebastiana.
Jeśli moje nazwisko dowiecie. O, zobaczcie. Jest kwota, zgadza się. Proszę bardzo. Czytajcie tutaj pod palcem. Tutaj. Mochowskiego kwoty 450 zł. Czy nawet teraz wam pokażę, bo coś o mnie będzie zaraz. Czekajcie. W którym to było tym? Czy sporo tych ludzi poszukiwali? Zobaczcie. Taka cała karta i tu są wszystkie te ludzie właśnie. A tych ludzi jest tak, zobaczcie, stąd. Tak wam pokażę. Tu jest te imiona. Tu są te imiona. Dwie strony pełne imion. Tu nie ma. I teraz... Teraz wam powiem, gdzie ja jestem. 50 zł? A gears PlayStation 3 za 50 zł. O. PlayStation 3 450 konsola, no taka cena w miarę, bo to jest Galaxy S, S4. A nie wiem, gdzie ja jestem, kurde, nie chcę tak szukać. Czekajcie. Będę po kwocie patrzę. Będzie szybciej, bo to jutro można. 500, 200, 30, 200, 500, 150, 20, 20 zł. Nie, 200 zł. 300, 200, 100, 15, 350, 340, 400, 430. Zobaczmy, czy nagrywa. 3 giga, to spokojnie, można coś nagrać. Już, poczekajcie, już. 430, 350, 200, 200. Dwieście, sto, sześćset. Tylko tak lecę po kwotach, bo będzie szybciej, bo już chciałem. Ciężko znaleźć. 500, 100, 280, 15. 300, 450. Jest, znalazłem. Powoli dojdzie, coś tam w dniu 24 września oraz 13 brzegu województwa Polscy działające wspólnie w prawie cztery osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego. Nie, to jest tutaj. O, macie, to jednak w marcu, bo dobrze mówię. W dniu 5 marca brzegu województwa działające wspólnie w porozumieniu z celem majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia imieniem Sebastiana Dmochowskiego, wprowadzając go w błąd co do tożsamości osoby sprzedającej oraz co do posiadania zamiaru sprzedaży telefonu komórkowego w ten sposób, że podając się za Kingę oraz korzystając z poczty elektronicznej o adresie coś tam, za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego tablica P wystawili do sprzedaży w ramach ogłoszenia telefon komórkowy marki Sony Xperia S 650, który to do przeprowadzonych uzgodnieniach na pośrednictwem korespondencji mailowej kupił pokrzywdzony, a następnie po dokonaniu przez niego wpłaty pieniędzy na kwotę 350 zł wskazane przez nich należące do kogoś tam konto, już nie będę mówił, nie przesłali mu zakupionego towaru oraz nie zwrócili wpłaconych pieniędzy, czym działali na szkodę Sebastiana Dmochowskiego, powodując straty w kwocie 450 zł. Tam jakieś było, że coś tu pisało, że oni jakieś konsekwencje poniosą, ale tam jakieś zadośćuczynienie, coś tam, czy zapłacą karę za coś tam, ale nie, że mi. Na podstawie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz poniesienia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej w Urzędzie 14. Udział w sprawie, nie wiem, czy to pisze, ale tu jest strasznie dużo tych nazwisk, zobaczcie. Wszystko są lipca 13. Jest to jakieś świeższe w ogóle? 13 czerwiec. To po kolei styczeń, to też nie jest po kolei, lipiec, 13. No i cóż, taka historia, ale nie będę zaglądał się. Uznaję oskarżonych Annę i Marka
za winnych popełnienia zarzuconych im czynów pisanych i wymierza im karę po 2 lata pozbawienia. Aha. Wyrok umarza. Dobra. Sobie to by było na tyle taka historyjka, jak zostałem oszukany. Sami widzicie, że trzeba uważać na różne wpłaty. Lepiej zawsze brać na przy odbiorze, chociaż na Allegro to wpłaty mogą być. To już 15 minut ciągnie się, a to za długo gadania, więc pamiętaj zawsze, że nie wpłacajcie na konto, tylko na Allegro. Na innych to się bójcie. Tak jak zawsze na OLX teraz, co jest nowe. Mówię zawsze, że czy może pan na Allegro wystawić albo przy odbiorze, albo na Allegro mogę, bo tu na konto raz zostałem oszukany. Od razu mówię, że nie oskarżam pana, że pan mnie oszuka, ale ja tu się boję. I on mówi, że nie mogę na Allegro, albo mogę, to wtedy zgadzam się, albo na, przy koncie nie może przy odbiorze, to ja nie biorę nic w ogóle jak na konto. Pamiętajcie zawsze. Więc do zobaczenia, subik, łapka, komentarz i trzymajcie się, na razie. Rękę widać, to nie.